Jak zmienić siebie? Nie staraj się zmienić siebie. To najgorsze, co możesz zrobić. Ponieważ jesteśmy skonstruowani tak, jak jesteśmy skonstruowani. Oczywiście nam się to nie podoba, jak jesteśmy skonstruowani, bo stworzono nam w kulturze taki jakiś obraz jakiegoś takiego Boga, do którego się zawsze próbujemy we wszystkim zbliżyć. Być najlepszym ojcem, być najpiękniejszą kobietą, mieć najlepszy zawód. Zawsze musimy być na topie. Tego nas kultura nauczyła, ale przecież każdy z nas jest inny, nie? Nawet jeśli jest gdzieś jakiś jedyny, prawda, taki wspaniały, to jest jedyny, nie? Więc nie. Broń Boże, nie próbuj siebie zmienić. Jesteś tak po prostu ulepiony. Taki po prostu jesteś. Im szybciej to zrozumiesz i zaakceptujesz, tym szybciej przyjdzie taka zgoda i przyjdzie spokój, bo przestaniesz wciąż cisnąć, żeby się zmienić. A jak przyjdzie spokój, to w tym spokoju te zmiany same się dzieją, nie? Ale ty na nie nie masz wpływu, nie? Jeśli będziesz próbował wpłynąć ze strony umysłu, żeby się zmienić, żeby być dobrym, nie? Kochającym i tak dalej. Jasne, to jest oczywiście piękne w takim kontekście od strony umysłu, nie od strony rozumu, od strony intelektu. Ale przecież nie jesteś w stanie zmienić się od strony intelektu, w sensie, żeby narzucić sobie, że dobrze, że z czymś się zgadzam, żeby ta zmiana zadziałała się w sercu, nie? To musi się zadziać na trochę innym poziomie. Dlatego nie próbuj być innym, odwrotnie, bądź sobą właśnie. Pozwól światu pokazać, jaki jesteś naprawdę, wtedy te schizy odchodzą, nie? A jak schizy odchodzą, dzieje się spokój. Po prostu stajesz się szczęśliwy. A jak ty jesteś szczęśliwy, to wokół ciebie cały świat jest szczęśliwy. Z partnerem, kochanie.